Dzisiejsze spotkanie Dnia Flagi, który odbędzie się, będzie obchodzony za tydzień i porozmawiamy wśród mnóstwa innych tematów również o tym, co to znaczy reprezentować barwy narodowe, jakie emocje towarzyszą sportowcom, reprezentantom kraju, kiedy słyszą hymn Polski stojąc na podium czy w ogóle na zawodach. I mam też nadzieję, że będziecie aktywni, ponieważ druga część spotkania to są pytania od Was. Kiedy jest dzień, zazwyczaj wstaję o 7, 7.30 mam śniadanie, 9.30 tak średnio jest pierwszy trening, zazwyczaj na piasku albo siłownia. No 2-3 godziny na treningu, później obiad, czas między treningami zazwyczaj poświęcam na jakieś nadrabianie materiałów na studia, zawsze jestem aktywną studentką. Później drugi trening, zazwyczaj są jakiś motoryczny. I wieczorem już raczej praca z fizjoterapeutą, jakaś odnowa biologiczna. Na pewno najbardziej kluczową różnicą jest ilość zawodników na boisku. Na hali mamy 6 dziewczyn na boisku, na plaży są tylko 2. No boisko jest trochę mniejsze na plaży, bo na hali jest 9 na 9 metrów, na piasku 8 na 8 i dużo mniej dziewczyn. Siatkówka plażowa jest takim sportem, gdzie ani nie ma trenera, ani nie ma właśnie zmienniczek. Jesteśmy tylko we dwie, zdane na siebie, czy jak jest kontuzja, to po prostu kończymy granie w turnieju czy w tym danym meczu. Nie ma niestety zmian. Największe osiągnięcie z zeszłego sezonu to brązowy medal mistrzostw Polski z kategorii z najstarszych seniorek w siatkówce plażowej. Moim największym marzeniem, celem, od kiedy jestem sportowcem, jest na pewno reprezentowanie kraju na olimpiadzie. I mam nadzieję, że w najbliższych latach się to spełni. Dla mnie zawsze najtrudniejszy przeciwnik jest taki, który zna moje słabe strony, takie mentalno-psychologiczne, a nie fizyczne. Bo jednak jak jest nasz tylko dwójka, nie ma kto nas zmienić, a komuś coś nie idzie, to trzeba sobie poradzić głównie w głowie, a nie swoim ciałem. Dlatego przeciwnik, który gra ze mną trochę w głowie, rozgrywa ze mną mecz, jest dużo trudniejszy niż jakiś silny. Często ze względu na zmianę czasową, która jest nawet w zakresie 6-8 godzin, jesteśmy tydzień. No co najmniej tydzień, czasem nawet dłużej na turnieju, żeby dostosować się właśnie się do warunków tam panujących, żeby zmienić, dostosować się do czasu. Kiedy trenuję, miałam taką politykę w głowie, że starałam się być, jak już jestem w jakimś miejscu na 100%, czyli w szkole skupiałam się 100% na tym, co się dzieje w szkole, żeby jak najwięcej pamiętać z lekcji. Jak najwięcej zrobić na miejscu, tak się najwięcej się dowiedzieć, jak czegoś nie wiedziałam, zawsze pytałam. Zadania domowe też robiłam zazwyczaj na przerwach już, jak zostały zadane. Żeby w ogóle, jak wychodzę ze szkoły, to zapominam o tym, co się tutaj działo i mam zajęcia, czas na zajęcia dodatkowe. I tak rozdzielałam to, starałam się tak to rozdzielać, żeby się skupić w 100% na tym, co akurat mam robić. Dużo rzeczy próbowałam. Zaczynałam, jak pamiętam, od tańca towarzyskiego, później tak, między innymi treningi odbywały się tutaj w szkole, ze szkołą Cornex. Brałam udział w zawodach w Polsce z tańca towarzyskiego. Tam mnie zdroił tam szkółce tenisowej. I dopiero potem się zdecydowałam się na siatkówkę. Jeszcze na początku łączyłam trochę tenisa i siatkówkę, że i na te zajęcia i na te chodziłam, a później tylko siatkówka. Proszę. Wiesz co, zacznij od tego, czy pani ma czas zrobić znaczy, serial. Ja czasem oglądam, czy jakoś jakby w wakacje, jak muszę trochę poza graniem, zrelaksować.
Na pewno lubię przyjaciół, więc to czasem wracam do niego. Teraz jestem w trakcie takich mał chwilę, to oglądam The Office, Biuro po polsku. Takie, lubię sitcomy na pewno, czyli takie właśnie komediowe, ale też kryminalne na pewno. Z ulubionych, to ciężko mi się przytoczyć, dawno nie oglądałam, ale komediowo-kryminalne na pewno. Na pewno każdy z na sumienności, wytrwałości, dążeniu do celu i takie sprawy, a typowo śluzówka plażowa na pewno trochę dostosowanie się do grupy, taka adaptacja. Trzeba się nauczyć jednak dogadywać z każdym, uczyć się rozmawiać. Na pewno spoty drużynowe zmuszają nas do rozmawiania z drugim człowiekiem, że jak się nie dogadujemy, to poza boiskiem też nie będzie naszło na boisku, dlatego trzeba nauczyć się dogadywać. Na pewno uczy nas radzenia sobie z odpowiedzialnością, bo jednak jest nas sześć na boisku, każda jest trochę za siebie odpowiedzialna, za coś innego i nauczyć się oddawać trochę tej odpowiedzialności komuś innemu, ale też radzić sobie z tą odpowiedzialnością, która na nas spoczywa i że inni wymagają też czegoś od nas i liczą na nas. Myślę, że taką presją odpowiedzialności trzeba sobie też radzić. Mam pieska, labradora czarnego. Który jest ze mną już od 13 lat, więc jestem staruszkiem, ale jest jak mój brat. Nie uwielbiam zwierzęta też, więc... Ale niestety nie mogę mieć ciała swojego, mieszkam z moimi rodzicami, bo jednak byłoby mi ciężko podróżować tak. Ale w tym momencie, czy co bym innego wybrała w tym momencie? Na pewno bym się skupiła bardziej na studiach. Myślę, że tak czy siak bym nie wytrzymała bez sportu, bo jednak tyle lat jakby w ruchu nie pozwala mi teraz usiąść nawet na jeden dzień trochę. We Wrocławiu na Uniwersytecie Przyrodniczym, tam mi się udało dogadać z zarządem uczelni, że nie są oceniane moje obecności, tylko muszę na czas po prostu oddawać projekty na bieżąco z materiałem. Powiem ci, że mam dopiero 22 lata i trochę lat grania przed sobą. To jest szansa, że zarobię przez karierę więcej niż to zaproponowałeś, więc musielibym więcej zaproponować. Bardzo serdecznie dziękujemy. Ja w swoim imieniu jako organizatora, ale też dyrekcja szkoły, bardzo dziękuję za możliwość dzisiejszego spotkania. Liczymy, że może jeszcze kiedyś, na przykład z jakimiś medalami, spotkamy się. Natomiast za dzisiaj serdeczne podziękowania, przybliżenie tych wszystkich informacji sportowych, nawiązanie do barw biało-czerwonych i życzymy dużo, dużo sportowych sukcesów. Dziękuję serdecznie. Miło mi było być gościem. Dziękuję bardzo. Wyczerpujący wywiad. Proszę bardzo. Dziękuję. Thank you.